Witam Państwa, Mateusz Skulski. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydanie Obserwatora. Trwa protest strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Domagają się podwyżki uposażeń. Akcja polega jedynie na wywieszeniu transparentów i flag, a także o informowaniu o postulatach. Strażacy zapewniają, że pełnią służbę jak w każdym innym czasie. Akcja protestacyjna ma charakter ogólnopolski. Włączyli się do niej także strażacy ze Słupska. Na budynkach jednostek wywieszono transparenty i związkowe flagi. Przede wszystkim najważniejszy postulat to jest 20% podwyżki przy naszych pensjach dzisiejszych. To jest podstawowy, a pozostałe postulaty to jest dofinansowanie, przede wszystkim dofinansowanie komend, dlatego że wszystkie media, wszystko poszło w górę. Ponadto strażacy postulują o zaliczenie dodatkowego procenta powyżej 15 lat stażu służby do podstawy naliczania świadczenia emerytalnego oraz wprowadzenie wysokości dodatku funkcyjnego na poziomie minimum 25% i zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na ten cel. Protest strażaków nie ma póki co mocnej formy. Wszystkie jednostki w Słupsku pełnią normalną służbę. Nawet doszło nam zadań, teraz sprawdzamy, inwentaryzujemy schrony, bunkry. Przyczyni się to na pewno do poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. Dlatego nie negujemy się od wykonywania tych czynności, wykonujemy je dla dobra społeczeństwa. Postulaty protestujących zostały wysłane do Rady Ministrów. Związkowcy czekają na rozmowę z przedstawicielami resortu. Średnio o prawie 11% mogą wzrosnąć w przyszłym roku podatki od nieruchomości w Słupsku. W najbliższą środę zdecydują o tym radni na sesji. Miasto dzięki podwyżkom chce dostać dodatkowo 5 milionów złotych. Jak argumentują urzędnicy w uzasadnieniu projektu uchwały, wzrost wydatków bieżących jest większy niż tempo wzrostu dochodów bieżących, z których pokrywane są koszty bieżącej działalności miasta. A te od nowego roku wzrosną, bo wyższe będą ceny energii, usług świadczonych na rzecz miasta, a także wzrost najniższego wynagrodzenia. Stawki podatku od nieruchomości rosną regularnie. W ubiegłym roku podniesiono je o ponad 3,5%, a od lat są one w naszym mieście na maksymalnym poziomie dopuszczalnym przez Ministerstwo Finansów. Jeśli radni zdecydują o podwyżce, nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z nimi za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych zapłacimy 99 groszy. Stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 28 zł i 48 groszy. To oznacza, że za mieszkanie zapłacimy rocznie kilkadziesiąt złotych podatku więcej niż w tym roku. W tym roku do kasy miasta wpłynęło z podatku od nieruchomości prawie 58 milionów złotych. Władze miasta szacują, że po podwyżce wpływy z tego tytułu wzrosną w przyszłym roku do 63 milionów złotych. Kolejny zabytkowy obiekt w Swołowie odzyskał blask. Otwarto właśnie Zagrodę Inicjatyw Twórczych, która znajduje się w odnowionym domu, stodole oraz budynkach gospodarczych. W ramach projektu odrestaurowano także organy w zabytkowym kościele. Tak wyglądała stodoła przed rozbiórką. No, była w fatalnym stanie technicznym. Konstrukcja szkieletowa, oczywiście wypełnienia gliniane, dachówka, karpiówka na dachu. Trzeba było zmierzyć się ten budynek tak naprawdę jeszcze chwila i groziłby katastrofą budowlaną. Co obrazują poniższe zdjęcia. Inwestycja uratowała niszczącą zagrodę numer 5. Obiekt znajduje się po prawej stronie zaraz przy wjeździe do Swołowa od szosy Słupsk-Darłowo. Głównym inwestorem była gmina Słupsk, a jej partnerami Muzeum Pomorza Środkowego i parafia w Bruskowie. Inwestycja była bardzo trudna pod wieloma względami. Przede wszystkim prace odbywały się na zabytkowej i historycznej materii. Dla mnie, jako dla wójta gminy, najtrudniejszy projekt taki inwestycyjny, który przyszło mi do tej pory realizować. I to z różnych powodów. Bo wiecie, że 2020-2021 to była pandemia, więc też i jakieś tam problemy z wykonawstwem, ale bardzo się cieszę i dzisiaj mówimy o samych dobrych rzeczach, że przy współudziale i przy bardzo takim dużym profesjonalizmie i merytorycznym podejściu, szczególnie moich tu współpracowników, udało nam się zakończyć ten projekt. Zagroda Inicjatyw Twórczych to zabytkowy dom mieszkalny, który został przystankiem artystów i twórców. Znajdą się w nim pracownie i pomieszczenia noclegowe. W wyremontowanej stodole odbywać się będą wystawy i warsztaty artystyczne.
Natomiast w charakterystycznym budynku bramnym, oprócz sklepiku z pamiątkami, będzie remiza strażacka. Remont zagrody nr 5 nie jest na pewno ostatnią inwestycją w Swołowie. Będą dalsze etapy rozwoju Swołowa. Marszałek Struk zapowiada wsparcie rewitalizacji wyjątkowej pomorskiej wsi. Żeby Swołowo było w istocie takim naturalnym skansenem obejmującym jak największą część tej fantastycznie zorganizowanej wsi. Dla nas to jest część tożsamości tej ziemi, część bogatej historii tej ziemi i byłoby rzeczą absolutnie naganną, gdybyśmy nie myśleli w perspektywie kolejnych pokoleń. W ramach projektu odrestaurowane zostały zabytkowe organy w kościele w Swołowie. Instrument wykorzystywany jest podczas nabożeństw, ale także wydarzeń artystycznych. Przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji prospektu organowego, szafy organowej i instrumentu czterogłosowego. To malutkie organy Felknera z Duninowa, to też jest wójt gminy Łuska, więc z naszego Duninowa. I te organy też eksploatujemy. W ostatnią niedzielę nawet był piękny koncert organowy. Inwestycja kosztowała ponad 14 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania. Słupska kultura ma nowego mecenasa. W Nowym Teatrze miała miejsce premiera filmu promującego atrakcje kulturalne miasta i nową inwestycję w centrum. Premiera niespełna dwuminutowego filmu odbyła się w siedzibie Nowego Teatru imienia Witkacego. Film promuje powstające w centrum miasta osiedle Wileńska Park, ale także najważniejsze atrakcje kulturalne w mieście. Bardzo zależy nam na tym, aby nasza inwestycja wpisała się jak najlepiej w to piękne miasto. I dlatego inwestujemy w kulturę, inwestujemy w sztukę, wspieramy tą sztukę po to, żeby myśleć o kolejnych inwestycjach. Premiera nie przypadkiem miała miejsce w Słupskim Teatrze. Firma Granit planuje bowiem wspierać słupską kulturę i sztukę. Podczas pokazu można było także zapoznać się z makietą budowanego osiedla. Zespół kamienic, które powstają między ulicami Wileńska, Mickiewicza i Żeromskiego, doskonale wpisuje się w charakterystykę i styl tej części Słupska. To wyjątkowa inwestycja właśnie ze względu na to, że wpisująca się w całą rewitalizację naszego miasta, pięknie dbająca o taki ład przestrzenny, o zachowanie zieleni, jednocześnie przyjazna, nowoczesna, także łącząca i przeszłość, i tradycje. 9 kamienic, które powstają w tej części miasta, nie tylko doskonale wpisują się w proces rewitalizacji centrum, to także świeży oddech w tkankę urbanistyczną, ale z zachowaniem miejscowej tradycji. Ten pomysł wynika z wielomiesięcznych analiz architektury miasta Słupska, jego historii, urbanistyki, ale także z wzorów, które zaczerpnąłem w Londynie projektując, czyli chciałem wprowadzić taki nowy, świeży powiew architektury do centrum miasta, ale jednak zachowując ten charakter architektury słupskiej. Wileńska Park powstaje na miejscu dawnej fabryki wyrobów metalowych. Pofabryczny plac przez lata stał niezagospodarowany. Mimo wielu pomysłów dopiero teraz udało się przywrócić porządek i ład w tej części miasta. W 10 miejscach w różnych częściach Słupska znaleźć można cytaty w kilku europejskich językach. Wybrali je obcokrajowcy, którzy od lat mieszkają w Słupsku. Lekarze, sportowcy, ludzie kultury – to oni wybrali cytaty, które kilka tygodni temu zaczęły pojawiać się w słupskich instytucjach. Różni ich kraj pochodzenia i czas, jaki już spędzili w Słupsku, ale łączy fakt, że wszyscy oni wybrali to miasto jako miejsce dla siebie. Z okazji Europejskiego Dnia Języków Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Europe Direct Słupsk namówiło słupszczan obcokrajowców, by wybrali sentencje, które są dla nich ważne. I takie cytaty można zobaczyć w większości publicznych jednostek w mieście, to jest właśnie w obiektach sportowych, na stadionie na ulicy Zielonej, na stadionie na Madalińskiego. To są obiekty kultury, jak Szkoła Kultury przy ulicy Banacha, czy Teatr Rondo, na którym też jest cytat. Zwróćcie uwagę proszę na te miejsca. Tutaj właśnie na pływalni jest jeden, ale też wewnątrz hali Gryfi jest cytat, który wybrał trener Mantas Czesnawskis. Zwróćcie uwagę proszę na te cytaty, co chcą przekazać nam nasi mieszkańcy naszego miasta. Cytatów jest 10, ale niewykluczone, że powstaną kolejne. Natomiast słupszczanie, którzy w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków wybrali cytaty, będą gośćmi kawiarenki obywatelskiej, która odbędzie się 27 października w klubo Księgarni Cepelin.
Opowiedzą tam m.in. o tym, dlaczego wybrali Słupsk i jak zostali przyjęci przez mieszkańców. Władze Słupska na przyszły rok planują rozpoczęcie prac związanych z modernizacją Starego Rynku. Najpierw jednak powstanie parking za budynkiem byłego kina Millennium. Miejscy urzędnicy szukają też milionów złotych brakujących do zrealizowania tej inwestycji. O przebudowie Starego Rynku mówi się już od kilku lat. Projekt już jest. Wcześniej rozpisano konkurs na wygląd tego miejsca po modernizacji. Miasto starało się o pieniądze na te prace z budżetu centralnego. Najpierw jednak Słupsk nie dostał nic, potem 4 miliony złotych z 8, o jakie wnioskował. Te pieniądze już są w budżecie. Z własnych dochodów miasto planowało wydać kolejne 7 milionów złotych i te pieniądze też są zagwarantowane. Ale szacunki finansowe powstały 2 lata temu i teraz są już nieaktualne. Te nowe mówią nawet o 16 milionach złotych. Skąd brakujące pieniądze? Urzędnicy chcą je pozyskać z rządowych grantów. Ale niezależnie od tego, prace modernizacyjne mają się rozpocząć w przyszłym roku. Jeszcze nie na samym Starym Rynku, ale na jego zapleczu, a dokładnie na placu za byłym kinem Millennium, gdzie ma powstać parking na kilkadziesiąt samochodów. Kolejne miejsca dla aut mają być zorganizowane w ciągu ulicy Grodzkiej, która na wybrukowanym odcinku także ma zostać zmodernizowana. Dzięki temu będzie można wyprowadzić ruch samochodowy ze Starego Rynku i stworzyć tam duży miejski plac. Koniec inwestycji zaplanowano na rok 2024. Zgodnie z planami na płytę placu, który będzie miał około 7000 m2, wróci fontanna. Będą też nowe nasadzenia drzew i bylin. Powstaną miejsca do wypoczynku i elementy małej architektury. Ruszył nabór wniosków do trzeciej odsłony programu Zielona Ustka. Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustki w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest to kolejna forma partnerstwa z mieszkańcami obok budżetu obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej. Jego realizacja to także jeden z elementów działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce. Państwa pomysły w zakresie zarówno zwiększenia ilości zieleni wysokiej, byliniaków, pojawienia się nowych typów architektury miejskiej mogą mieć wpływ na koloryt architektury naszego miasta i no, krótko mówiąc zwiększenie także i powierzchni chłonnej na terenie naszych ulic, na terenie gruntów gminnych, które w tej chwili często bywają mocno utwardzone. Zadania w ramach programu mogą składać wszyscy mieszkańcy Ustki. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę propozycji zadań, przy czym każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego. Wnioskodawca powinien w miarę możliwości skonsultować wniosek z odpowiednim wydziałem lub jednostką, upewnić się, że formularz jest poprawnie wypełniony. W programie Zielona Ustka mieszkańcy mogą proponować zadania związane z tematyką zieleni miejskiej. Pomysły mogą mieć charakter społeczny, inwestycyjny lub mieszany. Proces naboru podobny jest do budżetu obywatelskiego. W formie papierowej wniosek można wysłać na adres Urząd Miasta Ustka, ulica Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76 270 Ustka z adnotacją na kopercie Zielona Ustka. Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta lub na portalu Zielona Ustka. Poprzez portal można składać także wnioski elektronicznie. W przeciwieństwie do budżetu obywatelskiego zwycięskie wnioski wybierane będą nie w głosowaniu, a przez panel ekspertów powołany przez burmistrza miasta Ustka. Do wykorzystania jest 200 tysięcy złotych. Tą wiadomością kończymy Obserwator. Jutro spotkamy się z Państwem w ramach jesiennej redakcji Telewizji Słupsk. Gorąco zachęcam do oglądania. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.